Jesteśmy z Sebastianem Kotwicą już po zakończeniu jego pojedynku na gali FEN 16. Cztery ostatnie pojedynki to cztery zwycięstwa błyskawiczne w pierwszych rundach. No i powiedziałbym tak trochę pół żartem, pół serio, że no, popadłeś w rutynę. Po pierwsze to witam wszystkich. No, aby wszystkie walki tak wyglądały, żeby walki w UFC też tak wyglądały, że będę kończył je w pierwszej rundzie. Jest to dobre, bo nie odczuła tego moja głowa, nie przyjmuje za dużo ciosów. Wiadomo, że to jest bardzo ważne, bo teraz o tym za bardzo nikt nie myśli, ale w przyszłości każdy będzie żałował tego, że jednak zrobił za dużo sparingów, że za dużo przyjmował na twardą gardę, więc im mniej przyjmujemy, tym lepiej, im krócej walczymy, tym również lepiej. Oczywiście kwestie zdrowotne są tutaj bardzo ważne, żeby te pojedynki były jak najszybsze, ale no też na pewno dla fanów jest to dobra wiadomość, bo dzięki temu gdy widzą, że ty walczysz, to wiedzą, że po prostu mogą się oczekiwać szybkiego, fajnego pojedynku. Tak, no a co prawda już słyszę tam jakieś opinie, Seba nie kończ tego w pierwszej rundzie, jak zawsze jedziemy do Warszawy 300 km, chcemy cię pooglądać dłużej. Aczkolwiek no mi zależy na tym, żeby walki kończyć jak najszybciej, czy to w stójce, czy w parterze. Tak, ale dzisiaj udało się znowu wygrać możliwie jak najszybciej w pierwszej rundzie. I powiedz, jak ten pojedynek według ciebie wyglądał? Czy tutaj był to bój, w którym obawiałeś się, że może coś tutaj pójść nie po twojej myśli, że przeciwnik miał swoje szanse, czy twoim zdaniem pełna kontrola? No oczywiście, każdą walkę trzeba bardzo poważnie traktować, był to już kolejny przeciwnik, chyba trzeci czy czwarty na tej karcie, bo ten się wysypał, ten się rozmyślił, ten nie wiadomo jakich okoliczności też nie walczy, także dobrze, że udało się tego znaleźć, tydzień przed galą, więc nie było za dużo czasu na przygotowanie się pod niego, bo był tylko tydzień czasu, ale jeśli tylko miałem chwilę wolnego czasu, to oglądałem jego walki, analizowałem i wraz z menadżerem rozkminialiśmy tutaj taktykę pod niego. Wspominałeś, że tutaj było dużo zmian przeciwników przed tą walką i czy to jakoś na ciebie działało tutaj, powiedzmy, może nie wiem, albo demobilizująco, albo wręcz mobilizująco, jak to było? Wiesz co, no, przyzwyczaiłem się co prawda już do tego, nawet trenerom tam w Jacksonville, gdzie się przygotowywałem, mówiłem, że zazwyczaj mój przeciwnik się zmienia i robiliśmy tarczę pod tego Arkadiusza Medyńskiego, dowiedziałem się, że przeciwnik się zmienił, więc też ich o tym poinformowałem. No dla mnie to już jest taka norma, bo już chyba piąty z moich 10 walk, chyba 5 razy mi się zmienił przeciwnik, więc ja robię formę, daję z siebie wszystko, a po prostu szanse są wyrównane, bo jeśli on bierze walkę, to też nie ma za dużo czasu, żeby przygotować się pode mnie, więc tak to wygląda. Czyli można powiedzieć, jesteś przygotowany dosłownie na wszystko? Dosłownie. I stójkowo, i parterowo, i w zapasach. I także na zmiany rywali. Tak. I tutaj wspominałeś, że trenowałeś w Jackson Wink, słynnym teamie z Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. I powiedz, jak tutaj twoje wrażenia z tego trenowania w tym miejscu, jak twoim zdaniem wyglądają metody treningowe słynnego duetu Greg Jackson, Mike Winkeljohn i oczywiście jak tutaj układa się tobie współpraca z sparring partnerami, którzy oczywiście w tym gymie są naprawdę fenomenalni. Oczywiście, super wyjazdy, byłem tam już trzeci raz, no na maj planuję polecieć czwarty raz. Z trenerami też dobrze tutaj już nasza znajomość wygląda. Techniki super, taktyki super, więc z zawodnikami również się dobrze trzymamy, tymi walczącymi w UFC, tymi w Bellatorze i tymi na innych galach, więc także gdzieś tam zawsze na tym Facebooku czy na Instagramie, nawet po komentarzach widać, że ten kontakt utrzymujemy. Bardzo przyjemna ekipa i też po prostu oni widzą, że jeśli ktoś ciężko trenuje, się przykłada, jest na każdym treningu, nie spóźnia się i tak dalej, to też wyrażają do niego tak jakby większy szacunek, inaczej do niego podchodzą, bo są tacy zawodnicy, którzy tam po prostu przyjeżdżają i trochę potrenują, gdzieś trochę pościemniają, znowu wracają na treningi, spóźniają się i tak dalej. No myślę, że ta ciężka praca też mi pomogła w tym, żeby podłapać z nimi wszystkie lepsze kontakty. No i oczywiście te moje zapasy, na które oni też już wiedzą, że muszą uważać i mają do mnie po prostu taki szacunek, że po prostu no, mam mocną przewagę, jeśli chodzi o zapasy. A do tej pory jaki był twój najdłuższy pobyt w tym gymie? Teraz był najdłuższy wyjazd, ponad 5 tygodni, także super. A myślałeś może o tym, żeby na przykład wzorem Joanny Jędrzejczyk tutaj przeprowadzić się właśnie do Stanów i po prostu już skoncentrować swoją karierę właśnie na tym rynku, powiedzmy, amerykańskim? No, nie myślałem nad tym i mam nadzieję, że nie wyjadę tam na stałe. Jestem w sercu mojej, zawsze jest Polska, jestem Polakiem, rozmawiam po polsku. Wiadomo, że te dwa miesiące można się tam przemęczyć, słuchając ich, żyjąc w innej kulturze. Aczkolwiek ja jestem tutaj w tym środowisku przyzwyczajony, urodzony i chciałbym na zawsze tutaj zostać. Mówisz w swoim sercu Polska, więc rozumiem, że najbliższe plany twoje startowe są związane stricte z Polską.
Niekoniecznie. Chciałbym bić się i zarabiać na największych federacjach na świecie, takich jak UFC, aczkolwiek do walki na pewno będę jeździł tam, się przygotowywał do walki w czerwcu, też lecę tam na maj się przygotowywać, bo tam po prostu się mogę tylko skupić na treningach. Nie prowadzę zajęć, nie mam treningów personalnych, mam tylko w głowie treningi, spanie, wypoczywanie, no i jedzenie, więc naprawdę można tam się przygotowywać. Dodatkowo jest to na dużej wysokości, 1600 metrów nad poziomem morza, więc super to daje przewagę w walce. Kiedy twój najbliższy pojedynek? Za 3 tygodnie. Jaka to będzie gala? TFL w Kraśniku. W moim rodzinnym mieście Thunder Strike organizuje galę. Biłem się już tam 2 lata temu, więc mam tam ogromną rzeszę swoich kibiców, których robię to dla nich, będę tam walczył. Mam już przeciwnika, nie mogę jeszcze zdradzić, kto to jest. Czekamy właśnie na jego okazanie na internecie, wtedy będziemy mogli rozmawiać na jego temat. Więc rozumiem, że jak walczysz w swoim rodzinnym mieście, to szczególna mobilizacja także z twojej strony będzie. Tak, no tak właśnie planowałem. Dlatego mi zależało, żeby tą walkę zrobić szybko, żeby obyła się bez żadnych kontuzji, bo za 3 tygodnie mam kolejną. Więc będziemy tutaj czekać na twoje kolejne występy. Widzimy tutaj, że ostry, powiedzmy sobie, tutaj grafik narzuciłeś. No i zobaczymy. Mamy nadzieję, że oczywiście tutaj wszystko pójdzie dobrze, że tutaj wywiążesz się z tego i będziesz dalej dawał takie fajne, takie szybkie, zwycięskie oczywiście walki w kolejnych swoich występach w MMA. No cel jest jeden, więc robię wszystko w tym kierunku, żeby zrobić jak najlepszą formę, jak najlepszy rekord i bić się w największej federacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.